Witam na kanale Golden Voice. Bitwy w The Voice of Poland 12 dobiegły końca. Co działo się w trzecim odcinku bitew? Jeżeli jesteście ciekawi mojego zdania, to zapraszam. Pierwsza bitwa: Małgorzata Chruściel i Weronika Moloszna. W ubiegłą sobotę to właśnie ten kawałek można było zapowiedzieć jako z przytupem. Zapowiedziany był, że będą petardy. To chyba coś w ten sam deseń. Czy były? No były, oczywiście, że były. Dziewczyny wyszły na ring olśniewające, sexy, ale nie z przesadą i dały czadu. Nareszcie coś z energią, tancem, nie rodem z imprezy z przedszkola. Oczywiście zabrakło mi tych takich kółeczek kręconych bioderkiem, jak to robiła J.Lo, ale i tak było spoko. Weronika punkt za choreografię, bo to program rozrywkowy, a na scenę nadaje się jak mało kto w tej edycji. Małgosia też dała czadu, ale to nie było aż tak w punkt jak u Weroniki. I żeby było jasne, nie oceniałem ubioru. Wokalnie Weronika ma bardziej manieryczny śpiew, Małgosia bardziej powszechny, że tak powiem. No i tu kwestia gustu. Werka bardziej jedwabnie, a Małgosia z jajem, że tak powiem. Ja dałbym tu remis i moim zdaniem obydwie powinny wylądować w nokautach. Wygrywa, raczej powiem, że przechodzi dalej Małgosia. Jeżeli już musiałbym wybierać, to chyba wybrałbym też Małgosię za rozbrajający śmiech. Chyba sobie ustawię jako dźwięk SMS w telefonie. Mogłaby stanąć w szranki z Katarzyną Pakosińską w programie The Love of Poland 1. Bitwa druga, Mariusz Świączak i Dorota Kaczmarek. Zazwyczaj, gdy idziesz do programu takiego jak The Voice of Poland, naprawiasz samoloty kluczami większymi od siebie i napierniczasz w zespole rockowym na wokalu, no to kogo wybierasz, jak krzesła się obrócą? No wiadomo, Justynę Steczkowską. No nie, no Marka Piekarczyka, ewentualnie Thompsona i Barona. Mariusz wybrał Marka, a trzeba było wybrać może Justynę. Jednak Marek coś jak widać zmiękł ostatnio. No takiego psikusa zrobić chłopakowi, dać taki kawałek i dobrać mu do bitwy Dorotę. No powtórka z rozrywki z poprzedniego odcinka. Jak to nie wina produkcji, to ja już nie wiem. Nie chcę się powtarzać ani napierniczać na pana Marka. Szkoda mi chłopaka i tak naprawdę już nie ma roka w tej drużynie. A nie, jest zapowiedziany rok, ale to później. Pewnie i tak wyleci w nokautach, nie zdziwiłbym się. Mam nadzieję, że nie. A powiem, a co? To nie jest program do nauki śpiewu, tylko dla najlepszych wokalistów. Jak słyszę, ty sobie poradzisz, a ciebie jeszcze mogę nauczyć, to mnie coś strzela. I tyle. Więcej już sobie daruję, a mógłbym jeszcze pogadać. No i Dorotka. Ładna barwa i ładna barwa i ładna barwa. Troszkę więcej bym chciał, prosty śpiew dosyć. Mariusz pokazał tu więcej i to Mariusza bym wybrał. Jakieś przejście z kraczkiem, jakiś warkor, jakieś kolory to miało. No nie było to jednostajne, ale to nie ja wybieram na szczęście Doroty. Ogólnie nie porwało mnie to. Zapewne gdyby Mariusz dostał coś rockowego, a Dorota jakąś balladkę ładną i byłoby to w innych parach, to zapewne wypadliby świetnie. No nie każdy brzmi dobrze we wszystkim. Trzecia bitwa. Elżbieta Łoboda i Klaudia Borczyk. Bardzo fajna, wyrównana bitwa. Trzymam na dystansach, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Z jednym ale, co do Klaudii. Nie podobały mi się niektóre góry i nie wiem, czy tam coś jest nie tak, czy po prostu ta barwa mi się nie podoba. No gdybym miał wybierać, no to jedynie to mogłoby zaważyć na moim wyborze. Myślę, że w Eli nadal jest niespełniony potencjał, jeżeli chodzi o te występy w Voice. Może w nokaucie pokaże, na co ją stać. Klaudia fajnie, super, ale właśnie te góry na nie u mnie. Wygrywa Elżbieta, no i ja też tak bym wybrał. Bitwa czwarta, duet i Paulina Ignac. Wygrał duet, ja jak wiecie duetów nie oceniam. Paulince coś tam dołożymy w rankingu lub nie, bo Paulina odpada z programu. Ciekawe jak usiądą na krzesełku obie w nokautach. No i tyle o bitwie czwartej. Bitwa numer 5. Wiktor Zwierzyński i Rafał Kozik. Wyrównany pojedynek, jednak nadal nie widzę w obydwu na przykład kandydata do zwycięstwa w The Voice of Poland. Ale gdybym już miał wybierać, to wybrałbym Rafała za zwiewniejsze riffy. Już nie porwał wiatr. I jednak troszkę więcej pazura. Wiktor i falset.
W następnej bitwie nawiążę do tego samego. Wiktor zaśpiewał tam głowę i ja zawsze mam problem z falsetem, a czystym pełnym rejestrem. W zasadzie mógłbym tej kategorii w ogóle nie mieć, ale mam, bo mi się tak nieraz cholernie podoba, jak ktoś właśnie nie domyka dźwięku i jest taki zapowietrzony. Czy to poprawne, czy nie? Mnie to akurat mało interesuje, także dajemy asekuracyjnie jeden punkt. Ogólnie utrudniłem tym sobie zadanie, nie znając się na tym, a wsłuchać się też trudno, ale co tam. Ten, co też się nie zna, to się nie kapnie. Wygrał Rafał, no ja też bym tak wybrał. Bitwa numer 6. Paulina Gołębiowska i Karolina Piątek. Uhuhu, jedna z moich faworytek kontra jedna z moich czarnych koni programu. Obiecująco się to zapowiadało. A jak było? Zapowiedź uczestniczki przed występem. Pisze własne teksty, komponuje i już ma materiał na własną płytę. Jak myślicie, co to mogło wróżyć? Przypomnijcie sobie pana Marka. No, ty sobie dasz radę, będziesz miała płytę, to wyjazd z programu. No i już się bałem, bo tak sobie pomyślałem. Jak Paulina czegoś nie odpierdzieli, no to będę za Pauliną. A mam nadzieję, że ktoś schradnie Karolinę. Marek lub Sylwia. Występ znakomity z jednej, jak i z drugiej strony. Energia na scenie. Dwa różne głosy. Karolina bardziej donośny, a Paulina taki jakby ze ściany. Ale to nie żaden minus. Brzmi bardzo spójnie z bendem, harmonicznie. To wszystko jest takie, wiecie, Karolinę widać i słychać, a Paulina jest muzyką. Jest pasującym puzzlem. Czymś oczywistym. Oczywistym jest to, że zasługuje na finał. Jednak znamy historię programu, nawet tę obecną, że te oczywistości sobie poradzą. To po co mają przechodzić dalej? W końcu program nazywa się Szansa na sukces, a nie The Voice of Poland. Chyba się coś pomyliło trenerom czy produkcji. Paulina pełen profesjonalizm z super głosem. No dla mnie bajka. Takich głosów mógłbym słuchać i słuchać. Nawet gdy krzyknie, to ten krzyk jest tak przyjemny. Mega wokalistka. Dlatego no wybrałbym Paulinę. Ale Karolinę też widziałbym w dalszym etapie. Jest żywiołem, ale takim buchającym ogniem i to nie tylko przy śpiewie. To znaczy chodzi mi o ekspresję na scenie. Zresztą Paulina też. Tam przy końcu słychać głowę i to właśnie nawiązanie do poprzednika. Zapewne to nie falset, dam asekuracyjnie jeden za falset. Widać, że dziewczyna ma energii za trzech, że mogłaby śpiewać i przy tym machać sobie hantelkami i tak dalej i może wtedy by się zmęczyła. Może. I to ten moment, o którym wspomniałem mówiąc o Mariuszu. Przechodzi Paulina, a Marek kradnie Karolinę. Yeah. I Karolina zapowiada rocka i mam nadzieję, że podtrzyma rock'n'rolla w programie. A jeszcze jest Julia, zapomniałem. No chyba, że pan Marek daje jej do zaśpiewania na przykład Zenka Martyniuka, bo to wszystko możliwe jest w jego wydaniu obecnym. A z tego co widziałem i słyszałem, Karolinka tam podśpiewuje Zenona na kanale. Nic nie mam do Zenona, ale jak ktoś chce bawić się ogniem, a nie żelkami, no to dajmy mu go. Karolina Mirek i Daniel Jodłowski. No Daniel u mnie wysoko w rankingu, bo pokazał dużo na początku i czy się wystrzelał, zobaczymy. Moim zdaniem wyrównany pojedynek. Daniel zaczął tak jak człowiek sprężyna. Takie to gumowate było, sprężyste, wszystko przesadne dla mnie. Potem troszkę to zluzowało i było już fajnie. Na początku przesadził moim zdaniem. A u Karoliny raczej nic mi nie przeszkadzało aż tak bardzo, zaś Daniel pokazał więcej. No nie wiem, przechodzi dalej Daniel, no okej, może być. Bitwa numer 8, Jan Majewski i Bartosz Madej. Jan mógłby wystąpić w produkcjach Marvela, jako na przykład Człowiek-Kamień. Nie no, żart, mam nadzieję, że Janek odbiera te wszystkie żarty z przymrużeniem oka, bo pomimo jego tej posągowości, to ma coś chłopak w sobie intrygującego. Nawet gdyby wygrał program, to moim zdaniem by zasłużył, bo jego osobowość jest właśnie intrygująca. Nawet troszkę zabawna, pomimo że nie strzela żartami. Janie, czy możesz opisać tę sytuację więcej niż jednym słowem?
Cieszę się. No fajnie. Co za... No. Wystarczy, że się ruszy podczas śpiewu i trener jest zadowolony i uśmiechnięty. Piosenka oczywiście pod Bartosza, a po bitwie usłyszeliśmy kawałek, który w poprzedniej edycji śpiewał Przemo Pajdak i przypomniał się ten ogień na scenie sprzed roku. No przydałby się taki kubeł gorącego ognia Janowi, aby go troszkę ruszyło. Co do śpiewu, fajnie się tego słuchało. Do nokautów przechodzi Bartosz, ale to była najgorsza dla mnie bitwa w tym programie. Dlaczego? Nie chodzi tutaj o sam śpiew. Dlatego. Czemu nie chłopaki? To program rozrywkowy. Opera to nie muzyka rozrywkowa. Sorry, że troszkę dyskryminuję, no ale tak uważam. Jak Wiktor będzie śpiewał cały czas klasykiem do końca programu, do końca istnienia w programie, to ja jestem na nie. Tak mi strasznie szkoda Gizeli. Fajnie, że Janek przeszedł, ale kurczę, Gizelę też chciałbym słuchać dalej w programie. A jeszcze widać, jak przeżyła tę decyzję Justyny. No szkoda. No i to tyle, jeżeli chodzi o trzeci odcinek. Jutro lub w piątek wstawię podsumowanie bitew. Do usłyszenia.